Trenerze, czy to po raz pierwszy będą aż tak rewolucyjne przygotowania do nowego sezonu? Raz, że krótkie, dwa, że znów spora zmiana w zespole, spora zmiana kadrowa, no nie ukrywajmy, na to wszystko wskazuje. Na pewno krótkie, to 30 parę dni, 33 do pierwszego meczu, to jest rzeczywiście krótki czas i na pewno bardzo intensywny, bo wiemy dobrze, że musimy mocno popracować nad tym, żeby uzupełnić kadrę i, no i przygotowywać się jednocześnie do pierwszego meczu. Wiemy, że gramy z Legią i na pewno to pierwsze spotkanie też bardzo ważne dla wszystkich. Delikatnie mówiąc, ta sytuacja, w której pan się znalazł z zespołem, to no nie jest taka super komfortowa raczej. No na pewno nie jest komfortowa, no ale myślę, że nie będziemy od pierwszego dnia narzekać. Mamy zadanie do wykonania i 30 parę dni na to, żeby dobrze zaprezentować się w pierwszym spotkaniu. No dobrze, jaki jest w tym momencie pomysł na tą kadrę? Wiadomo, że z kilkoma piłkarzami już się rozstaliście, z niektórymi być może się rozstaniecie, tego jeszcze nie wiemy. Jacy będą ci nowi, bo są te wiadomo ograniczenia narzucone przez komisję licencyjną? Są, ale jak widać od pierwszego treningu mamy sporą grupę zawodników, których będziemy sprawdzać, którym będziemy się przyglądać. Chcemy tą kadrę uzupełnić jak najlepiej i oczywiście wiemy, jakie mamy możliwości. W związku z tym dzisiaj spora grupa zawodników na pierwszym treningu, jutro będzie podobnie, w najbliższym tygodniu pewnie też. Dajemy sobie czas taki dwutygodniowy do momentu wyjazdu na zgrupowanie, żeby tą kadrę określić przynajmniej na to, żeby w tej pierwszej rundzie to funkcjonowało. Ilu dzisiaj nowych piłkarzy pojawiło się na treningu? No jest 10 nowych zawodników, także tak startujemy. Ilu w sumie pan dzisiaj do dyspozycji? No to są ci zawodnicy, którzy zostali, także na pewno plus nowi to będzie no, taka grupa prawidłowa treningowa. Grupa prawidłowa treningowa. Jak mają wyglądać te najbliższe dni przygotowań? Jak zaplanowaliście sobie cały okres przygotowawczy? Na pewno pierwszy ten czas dwutygodniowy, czyli te dwa pierwsze tygodnie, to jest praca w Łodzi, tutaj na własnych obiektach i tak jak mówiłem przed chwilą, poświęcimy na pewno ten czas na to, żeby przygotować się do nowej rundy, a jednocześnie selekcjonować zawodników, potwierdzać tych, którzy będą nam przydatni i uzupełniać kadrę. Natomiast chciałbym, żeby ta praca szła równolegle do momentu wyjazdu na obóz. Zgrupowanie w Uniejowie, 10-dniowe, później 4 dni w Łodzi i zostanie nam 9 dni na to, żeby już popracować w Łodzi znów na własnych obiektach i przygotować się do pierwszego meczu. Mówi pan o tym, że równolegle trzeba pracować nad budowaniem drużyny i budowaniem formy. To jest trudne zadanie, bo czasu jest mało. Mało czasu przede wszystkim na te testy, na przyjrzenie się nowym kandydatom do gry tutaj. No tak, mało. No, taka jest sytuacja i w tej chwili będziemy pracować nad tym, żeby jak najlepiej z tego trudnego momentu wyjść, żeby to było jak najlepiej dla naszego widzewa i wierzę, że ten czas pozwoli nam na to, żeby tą kadrę uzupełnić i przede wszystkim poszukać zawodników, którzy potrafią to zrobić. To jeszcze jedna rzecz, kiedy spotkaliśmy się ostatnio, mówiłeś o tym, że no, z właścicielem jakieś rozmowy były, będą, są, że tak gdzieś w czerwcu te zaległości mają być uregulowane i tak dalej. Zawodnicy mówią, że jeszcze nikt się z nimi nie spotykał i że nadzieja na to jest marna. No tak, bo na pewno wszyscy chcieli, żeby ten czas urlopowy był dla nich spokojny. Oczywiście może nie dzisiaj, ale jutro, pojutrze te sprawy będą, zawodnicy będą doinformowani i jak gdyby poznają plan działania, który jest tutaj w klubie i myślę, że tu będziemy wtedy mogli spokojniej porozmawiać, natomiast ten czas, kiedy byli na urlopach, to wiadomo, że to było dla nich i myślę, że też czas przemyśleń nad wieloma sprawami, które były w poprzedniej rundzie. No to złapię ci za słowo, to znaczy, że taki plan jest? Jest.